O tym, że zapaliła się ściółka leśna, straż pożarną zaalarmował leśniczy. Gdy na miejsce przybyli strażacy, paliły się ponad 2 hektary lasu. Ugasić pożar próbowano na 2 sposoby – z ziemi i z powietrza. W pierwszej fazie gaszenia pożaru był zadysponowany również samolot gaśniczy Lasów Państwowych. I do zabezpieczenia rozprzestrzeniania się tego pożaru też tutaj ze służb leśnych był zadysponowany ciągnik, który oborał nam całe miejsce pożaru. Ogień udało się ugasić po 3 godzinach akcji, ale na miejscu jeszcze przez kilka godzin będzie trwało dogaszanie. Nocą teren będą pilnować strażnicy leśni. Jak wynika ze wstępnych ustaleń strażaków, najprawdopodobniej pożar wybuchł nieprzypadkowo. Zakładane jest podpalenie. Straty dla przyrody są ogromne, strat finansowych jeszcze nie oszacowano.